wpływ organizmu. 367. Duch wstępując w ciało czy zlewa się razem z materią? Materia jest tylko powłoką ducha, jak suknia jest powłoką ciała. Duch wchodząc w połączenie z ciałem, zachowuje wszystkie swe przymioty duchowe. Władze ducha czy pozostają swobodne po złączeniu się jego z ciałem? Działaniu władz zależy od organów, które są ich narzędziami. Bywa ono tym słabsze, im grubszą jest materia. Powłoka cielesna byłaby więc pewną zaporą do swobodnego objawu władz ducha, coś w rodzaju tego, jak to nam ciała nieprzejrzyste przedstawiają w swej nieprzepuszczalności promieni światła. Tak jest. I to bardzo nieprzejrzyste. Można by jeszcze porównywać działanie naszego grubego ciała na ducha do wody zabłoconej, przeszkadzającej swobodnemu ruchowi pływających w niej ciał. Swoboda działania władz ducha czy jest zależną od rozwoju organów. Organa są narzędźmi objawów władz duszy. Objawy te zależą od rozwoju i wydoskonalenia tych organów, podobnie jak dobra robota zależy od dobrych narzędzi. Czy z wpływu organów da się wyprowadzić stosunek między rozwojem organów mózgowych a władzami moralnymi umysłu? Nie mieszajcie przyczyny ze skutkami. Duch posiada zawsze władze sobie właściwe. Owóż nie organa dają władzę, lecz i władza zmusza te organa do rozwijania się. Stąd wypada, że rozmaite zdolności człowieka pochodzą jedynie ze stanu jego ducha. Jedynie, nie jest zupełnie dokładnym. Zasadę przede wszystkim stanowią przymioty, mniej więcej rozwinięte u ducha. A obok tego trzeba zdawać sobie sprawę i z wpływu materii, która przeszkadza swobodnemu objawieniu się tych władz. Duch wcielając się, wnosi z sobą rozmaite usposobienia, a gdy przypuścimy dla każdego osobny organ w mózgu, wtedy rozwój tych organów będzie skutkiem, a nie przyczyną. Gdyby władze były skutkiem, człowiek stałby się machiną bez wolnej woli i nie byłby odpowiedzialnym za swe postępki. Trzeba by wtedy przypuścić, że najwięksi geniusze, uczeni, poeci, artyści, są tylko geniuszami, dlatego że przypadek zrządził, iż zostali obdarzeni wyłącznymi organami, skąd wynika, że bez tych organów, nie mogliby oni być geniuszami, i że ostatni głupiec, gdyby posiadał te organa, mógłby zostać takim Neftonem, Wirgiliuszem lub Rafaelem. Przypuszczenie jeszcze niedorzeczniejsze, gdybyśmy go chcieli zastosować do przymiotów moralnych. Podług tego więc systematu, święty Wincenty a Paulo, będąc obdarzony pewnym organem, mógłby zostać zbrodniarzem, i przeciwnie, największemu zbrodniarzowi brakło tylko pewnego organu, by zostać świętym Wincentym a Paulo. Zróbmy przypuszczenie przeciwne, że wyłączne organa, jeśli takie w ogóle istnieją, będąc uporządkowane, rozwijają się za pomocą kształcenia władz, jak muskuły za pomocą ruchu, i wtedy nic nie będzie w tym nieracjonalnego. Dla dowiedzenia jego prawdziwości użyjmy porównania gminnego. Z niektórych powierzchownych oznak na twarzy poznajemy człowieka oddanego trunkom. Czyż to jednak wskutek tych znaków został on pijakiem, a nie pijaństwo porobiło te znaki? Właściwie widzimy stąd, że władze odciskają na organach swe piętno.